Narew. Czy Narew to wyjątkowa rzeka? Tak, za tak nietypowy system rzeczny polskiej Amazonii odpowiada m.in. bujna roślinność. Ale dlaczego ta wielokorytowa rzeka jest tak niezwykła? Ponieważ koryta rzeki rozdzielają się i ponownie łączą, tworząc skomplikowaną sieć. Narew każdej wiosny zalewa liczne wyspy, a co najciekawsze, ten rzeczny układ trwa już od kilku tysięcy lat. W Dolinie Narwi słynęły kiedyś pychówki. To drewniane, płaskodenne łodzie rzeczne. Ich nazwa pochodzi od specjalnej techniki pływania, odpychania się od dna długim wiosłem lub tyczką. Pychówki były tradycyjnym środkiem transportu w tym rejonie, ponieważ łatwo docierały nawet w najbardziej niedostępne miejsca doliny. Teraz możesz podziwiać piękne krajobrazy w trakcie spaceru. Podczas zwiedzania nie zapomnij o pysznej przekąsce. Najlepiej wzmocnić lokalny chleb kurpiowski i odrobina kremu Nutella. Kto pamięta scenę z opowieści z Narni, w której główni bohaterowie uciekają przed białą czarownicą po zamarzniętym jeziorze? Zmrożona tafla to jezioro Siemianówka, a nad Siemianówką nie sposób się nudzić. Miłośnikom kąpieli z pewnością spodobają się plaże nad jeziorkiem i strefy wydzielone do pływania. Z kolei fani sportów wodnych bez trudu wypożyczą kajak lub rower wodny. Wokół jeziora biwakowicze mogą pląsać w rytmie muzyki dobiegającej z okolicznych barów lub rozpalić ognisko. A przede wszystkim jezioro cieszy się powodzeniem wśród okolicznych wędkarzy i ptaków. To najlepszy punkt widokowy i dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą, i dla tych, którym marzy się świetna zabawa nad wodą. Czy wiesz, jakie polskie miasto Agnieszka Osiecka nazwała miasteczkiem bajeczką? Mowa o prawdziwej perle o nieregularnych barokowych kształtach – Tykocinie. To jedno z najstarszych na Podlasiu miast, zamieszkiwały niegdyś różne kultury i religie, a w XVIII wieku przebudowano je z iście barokowym rozmachem. Przyczynił się do tego Jan Klemens Branicki, prawnuk samego Stefana Czarnieckiego. Barokowa bazylika, pomnik hetmana Czarnieckiego, synagoga wielka. Sprawdź, co skrywa to miasteczko i daj się porwać bajce snutej przez wielu poetów. Jednym z dopływów Narwi jest rzeka Supraśl, nad której brzegami leży urokliwe miasteczko o tej samej nazwie. W jego centrum króluje zespół klasztorny, a jego prawdziwą perłą jest cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Budową przypomina bardziej krzyżacki zamek, a to dlatego, że to jedna z niewielu cerkwi obronnych, które można zobaczyć w Polsce. Niestety to jedynie rekonstrukcja oryginalnego budynku, zniszczonego w trakcie działań wojennych w 1944 roku. A na koniec trochę ruchu rowerowego. Na pewno słyszałeś, że podróż po Podlasiu nie liczy się, jeśli nie spotkasz po drodze bociana. Na wszelki wypadek więc wypraw się rowerem wzdłuż podlaskiego szlaku bocianiego. Szlak przebiega przez najcenniejsze, a zarazem najpiękniejsze pod względem przyrodniczym tereny nie tylko na Podlasiu, ale i w całej Europie. Łączy aż 4 parki narodowe – Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wikierski. To nie tylko najdłuższa trasa rowerowa na Podlasiu, ale też miejsce, gdzie o bocianach dowiesz się wszystkiego. Zapraszamy nad Narew.